Witam Państwa w sobotę, 24 czerwca. Pojawiły się szanse na dodatkowe środki finansowe, które pomogą w dokończeniu budowy dworca autobusowego. Trwają przygotowania do obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca. Zdzisław Włodarski, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Radomiu, miał swój benefis właśnie. Podczas targów poznańskich przedstawiciele władz województwa radomskiego jako jedyni wystąpili z pomysłem zaproszenia do województwa inwestorów, powiedział podczas konferencji prasowej wojewoda Zbigniew Kuźmiuk. Wojewoda, prezydent miasta oraz dyrektor Wydziału Przekształceń Własnościowych i Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego rozmawiali w Poznaniu m.in. z prezesami Elektrimu i Stalexportu, dwóch dużych firm giełdowych. W lipcu przyjechać ma do Radomia prezes Stalexportu. Szczególnie interesuje nas to jakby pierwszy krok Stalexportu związany z RCMB. Jest to przedsiębiorstwo wprawdzie maleńkie, ale no bardzo zbliżone swoim profilem do działalności Stalexportu. Jeżeli ten krok zostałby dokonany przez Stalexport stosunkowo szybko, to wtedy możemy dopiero pomyśleć o następnych. W najbliższym czasie Elektrim ma poinformować Urząd Wojewódzki o tym, w jakie branże chciałby zainwestować w naszym województwie. Proszę Państwa, gdyby udało się zrealizować przynajmniej 5% zamierzeń, o których mówiliśmy z obydwoma prezesami, to myślę, że byłoby to bardzo dobrze. Radom ma duże szanse na uzyskanie dodatkowych pieniędzy na budowę dworca autobusowego. Pełnomocnik ministra pracy i polityki społecznej do spraw Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Apolinary Gwara obiecał przyznanie dodatkowych środków na dokończenie budowy radomskiego dworca. Wojewoda wystąpił do ministra o przyznanie 6 miliardów starych złotych. Niestety na dokończenie budowy potrzeba znacznie więcej. Jak powiedział Zbigniew Kuźmiuk, inwestor może sięgnąć po inne metody zdobycia pieniędzy. Może starać się o przyznanie kredytów, a także zorganizować przetarg na zagospodarowanie powierzchni handlowej, której będzie na dworcu około 1000 metrów kwadratowych. Jutro obchodzić będziemy 19. rocznicę wydarzeń czerwcowych z 1976 roku. Obchody rozpocznie o godzinie 18:00 msza święta pod pomnikiem Czerwca 76, którą celebrować będzie biskup ordynariusz Edward Materski. Po mszy zabiorą głos m.in. szef Solidarności Marian Krzaklewski i minister Tomasz Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta, który będzie reprezentował Lecha Wałęsę. Dziś w Resursie uroczyście żegnali rok szkolny uczniowie Państwowej Szkoły Społecznej. W szkole jest bardzo ważnym elementem. Najlepsi otrzymali świadectwa z paskiem, nagrody i dyplomy. Występ artystyczny wychowanków szkoły rozpoczął pięknie odtańczony polonez. Panie dyrektorze, proszę o podsumowanie tego roku szkolnego. Był bardzo ciężki, ale chyba radosny dla nas wszystkich. Osiągnęliśmy naprawdę dużo sukcesów i w dziedzinie nauki, i w sporcie, i w kontaktach międzynarodowych, bo tak to można określić. W Klubie Środowisk Twórczych Łaźnia odbył się wczoraj benefis Zdzisława Włodarskiego, wieloletniego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Radomiu. Beneficjant przyjmował gratulacje, życzenia, prezenty oraz grał na trąbce. Na jego cześć przygotowano bogaty program artystyczny, w którym m.in. wystąpili podwładni pana Włodarskiego, nauczyciele ze szkoły muzycznej. Efektownie zorganizowano premierę filmu Wesele Muriel w kinie Atlantik. Wyjdziemy na samochód. Podkaczemy w radości. Przed projekcją filmu odbyło się wesele na niby, ale z prawdziwym szampanem, lodami i orkiestrą.
Wśród publiczności znalazło się kilka par przebranych w stroje ślubne. Przeprowadzono konkursy i quizy z nagrodami. Nie musimy nikogo zapewniać, że publiczność wabiona takimi atrakcjami waliła do kina drzwiami i oknami. Oto jak kształtowały się ceny na dzisiejszej giełdzie samochodowej. Fiat 126P z roku 95 kosztował 96 milionów, z 94 75, zaś z 85 24 miliony. Za Cinquecento 900 z roku 95 żądano 158 milionów, zaś za Cinquecento 700 z 93 roku 125 milionów. Polonez Caro z 94 roku kosztował 150 milionów, z 92 112. Natomiast polonezy z 91 roku 92 miliony, z 90 89, zaś z 85 41 milionów. Fiat 125P z roku 90 50 milionów, z 87 38 milionów, z 84 26. Lada Samara z roku 90 kosztowała 105 milionów, z 87 78. Natomiast Wartburgi z 88 roku kosztowały 34 miliony, z 84 26. Zachodnie auta, ich ceny kształtowały się następująco. Audi 100 z 80 roku 48 milionów, BMW z 82 52 miliony. Citroen AX z 91 roku kosztował 148 milionów. Za Forda Fiestę 1.8 diesel z 89 roku żądano 136 milionów, zaś za Mercedesa 190D z 85 roku 192 miliony. Radomska młodzież narażona jest na werbunek sekt Chrystiana, Rodzina Miłości, Niebo, Dublersów, pseudosatanistów i monistów. Wynika z raportu policji o sektach w Radomskiem, czytamy w Gazecie Wyborczej. Podatność na sekty zależy przede wszystkim od psychiki i charakteru, ale zawsze silne wewnętrznie i zdrowe myślenie można zatruć hipnozą czy narkotykami. Dla wielu telewizyjny hazard stał się właściwym zawodem. W Polsce powstały nawet spółki zajmujące się rozwiązywaniem konkursowych testów. Kto nie potrafi, płaci i ma gotowca. Majewscy sami rozwiązują testy. Nie uda się tu, uda się tam. Z każdego programu coś przywożą. Mózgiem jest pan Roman, który wypełnia testy, analizuje błędy i dba o turniejowe archiwum. O tym, jak wygląda życie rodziny hazardzistów, dowiecie się Państwo z artykułu Krzysztofa Żmudzina Fortuna Majewskich, zamieszczonego w Słowie Ludu. W czwartek złodzieje opróżnili przy ulicy Kozienieckiej rury kanalizacyjne, wycinając kabel telefoniczny o łącznej długości blisko pół kilometra, pisze Życie Radomskie. Być może działali wieczorem, ubrani podobnie jak monterzy zakładu telekomunikacji. Była to już 42. kradzież przewodów w tym roku. Straty z tego tytułu sięgają prawie 1,5 miliarda złotych. Po raz siódmy od świata odcięty został podradomski rajec. Policja łapie na gorącym uczynku młodocianego złodzieja, który kradnie radia z samochodów. Małolat 48 godzin spędza w policyjnej izbie dziecka, w tym czasie jest przesłuchiwany, zbierane są dowody, czytamy w Echu Dnia. Potem doprowadzony jest do sądu. Młodociany przestępca wie, jak zagrać na uczuciach sędziny i chociaż ma na koncie 15 podobnych występków, najczęściej wraca do domu. W dzisiejszym Teledzienniku to już wszystko. Zapraszam Państwa jak zwykle jutro o 17.15.